Także jest Warszawa, jest Warszawa. Proszę Państwa, te mury nam się kojarzą, może ja wiem, z murami Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Moherowie się spieszą, są kaszląco, brosząco, niezadowolone, proszę Państwa. Naród niepocieszony, Państwo widzą. Także to rechodupstwo, to psycholożka od razu widzi, że to rechodupstwo jest spazmatyczno-hipochondryczne, nerwowe, a nieprawdziwe. Także zapraszamy Państwa serdecznie pojechać do prawosławia. Tam jest prawosławie, bo prawo i sprawiedliwość to nie jest prawosławie. Pojedziecie na lotnisko Okęcie Chopina i z powrotem przez Pragę Południe, przez Szwedzką i przez Marki. A te mury, to po co wam te stare mury? Stalina i Lenina, wszędzie tego tutaj w Europie pełno. Stara Europa, stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Zobacz. Jeździ żółty bus na lotnisko i z powrotem tu przez pałac Białystok, prawda? I do Anglo-Ameryki Białystok. Ale tam to jest przez Ochotę i przez galerię Oficyna po lewej. Tam jest, proszę Państwa, na lotnisko. Także na lotnisko z powrotem pod pałac kultury Stalina i Lenina i z tego systemu moherowego do Anglo-Ameryki Białystok. A w Anglo-Ameryce Białystok to jest, proszę Państwa, raj cerkiewny. Tutaj póki co jest tylko taka bajka mszalna, no bo jak Podskarbińska, proszę Państwa, dwa nadawała wczoraj w koncercie w treści, że bajka, balet, muzyka, taniec i śpiew, no ale to nie musi sugerować prawosławia, bo prawosławni jak wejdą do cerkwi świętego Mikołaja, to 4 godziny potrafią stać i śpiewać chóry. Ja przecież w chórach śpiewałam tyle lat, no to wiem, że tam w chórach w Anglo-Ameryce Białystok jest po 10, po 15 chórów w cerkwi, poszczególnej jednej. Tych cerkwi jest bardzo dużo, a tu w Warszawie nie ma nic. I tak jak Państwo pójdą po prawej stronie, Emily Plater, proszę Państwa, gdzie tyle tych policji swego czasu 11 listopada zaprzejechało, a wszyscy moherowi zalogowani z kamieniami w te policje, co się teraz odmieniło, bo linia Mysia zwyciężyła. No to tutaj jest Święta Barbara. Zapraszamy.